Festyn ku zdrowiu w Pruszczu Gdańskim powrócił do nas po pandemicznej przerwie. Przy szkole podstawowej nr 3 działo się sporo. Były zawody sportowe, pokazy taneczne, konkursy, a także mogliśmy odwiedzić stoiska z różnego rodzaju naturalnymi przekąskami albo dowiedzieć się, jak stworzyć własne kosmetyki czy świeczki. A to wszystko, aby pokazać, że zdrowie ekologiczne wcale nie oznacza droższy czy trudniejszy. To jest kolejna taka impreza, gdzie promujemy zdrowy styl życia. Myślę, że jeżeli będziemy zaczynać od najmłodszych, to będzie to procentowało w przyszłości. Dlatego powiat niezwykle zaangażowany jest właśnie w taki sposób promowania, ale także to nie tylko powiat, ale również i inni będą do tego wracać. Na imprezie dominowały dzieci, ale nie zabrakło również tych trochę starszych. Oni także znaleźli tutaj coś dla siebie. Festyn jest adresowany do wszystkich mieszkańców powiatu gdańskiego, a jak wiemy, edukowanie to nie tylko edukowanie dzieci, ale niestety my dorośli też jesteśmy trochę w tyle, bo to jednak my mamy największy wpływ na to, co się dzieje w naszych domach, w naszych kuchniach. Celem moim tego festynu jest przez taką edukację, przez taką lekką zabawę pokazywanie, na co sami mamy wpływ, co możemy zrobić dla siebie, dla poprawy środowiska, swojego zdrowia. I jest tu wiele atrakcji, w których możemy zobaczyć, jakie to jest tak naprawdę proste, jak segregować śmieci, jak dbać o czyste powietrze. Mamy tylko zdrowe przekąski. Okazuje się, że festyn można zrobić bez lodów i waty cukrowej. Mamy wszystko tutaj, no prawie wszystko, co kojarzy się z takim zdrowym stylem życia, szeroko pojętym. Tego rodzaju festyn wpisał się już w coroczny kalendarz wydarzeń Pruszcza Gdańskiego. Ta szkoła ma świetną tradycję, bo od 20 kilku lat takie festyny co roku się odbywały. Potem przyszła pandemia, ale jak widać, nikt nie zapomniał, jaka to cudowna zabawa, gdzie można wspólnie spędzać czas. Promowanie zdrowego trybu życia jest fantastyczne. To, że będziemy się dobrze odżywiać, to, że będziemy uprawiać sporty, to, że będziemy chcieli o siebie dbać, to po prostu będziemy dłużej żyć. I jeżeli dzieci nauczą się tego od małego, a my dorośli przy okazji też skorzystamy przy takich okazjach, na takich imprezach, no to tylko należy się cieszyć. Na imprezie nikt nie mógł się nudzić. Na uczestników dzisiejszego festynu czeka cały szereg atrakcji, począwszy od tych dla najmłodszych, czyli dmuchane zamki, różnego rodzaju formy aktywności sportowej, które organizują nauczyciele WF-u z naszej szkoły, tor przeszkód, gry i zabawy. Poza tym uczestnicy będą mieli okazję oglądać pokazy, między innymi jogi, zumby, szkółka piłkarska będzie się również prezentować oraz cały szereg różnych innych atrakcji. Na festynie nie uświadczyliśmy stoisk z watą cukrową czy popcornem, ale i tak mogliśmy spróbować przepysznych, zdrowych przekąsek. Jogurt z musli, bez cukru, jabłuszka, gruszki, suróweczka z marchewki i z pory i kapustą. Muszę przyznać, że dzieci nie znają za bardzo suszonych owoców. Pytają, o, a co to? A ten orzech to co to? Więc idea jest taka, żeby poznały i żeby w przyszłości po prostu po to sięgnęły. Oferujemy lemoniady z cytryną, miętą i miodą, i miodem albo bez miodu. A która najlepiej schodzi lemoniada? Bez miodu. A po przekąskach każdy mógł nauczyć się, jak robić własne ekologiczne kosmetyki albo świeczki z węzy pszczelej. Tutaj dzisiaj były tworzone pasta do zębów, pasta też taka do czyszczenia zlewów, wanny, ale też proszek na przykład do prania, tak? Można i peelingi do ciała tworzyć, więc można takie proste, naturalne kosmetyki też i środki czystości stworzyć w domku. Nasz firmowy specjał, można powiedzieć, czyli robienie świeczek z węzy pszczelej. Super zabawa, dosłownie należy poświęcić na to minutę, ale powstaje nam fajna świeczka o bardzo aromatycznym, miłym, przyjemnym zapachu. Nauka przez zabawę to był, jest i będzie najlepszy sposób edukowania. Dlatego festyn ku zdrowiu to strzał w dziesiątkę, bo pokazujemy, że możemy łatwo i przyjemnie przejść na zdrowy tryb życia. Polecamy również zobaczyć. Na pikniku rodzinnym w Rusocinie zbierali na rehabilitację Ani oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.